Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w 24 odcinku Paczki Chyba Taka Sytuacja. Przechodzimy od razu do następnego spotkania. Chelsea FC, tak się nazywa przeciwnika team, a ma cały skład z Liverpoolu. Coś tu nie gra, niemniej jednak przechodzimy do spotkania. 23 minuta, Benteke dostaje piłkę. Benteke odwraca się z piłką, szuka komu by tu podać, tam z przodu wybiega De Bruyne. De Bruyne otrzymuje piłkę, biegnie, Ronaldo chop do środka, no już jest na czystej pozycji, aby oddać strzał i w tym momencie wygrywamy 1-0 w 24 minucie. 69 minuta, 70 minuta. Sissoko dostaje piłkę, podaje do Eto, tam u góry wybiega Jesus Navas. No i Jesus Navas spokojnie umieszcza piłkę w siatce i wygrywamy w tym momencie 2-0. Co to oznacza? 3 punkty. A co te punkty 3 oznaczają? Że jeszcze 2 wygrane mecze i jesteśmy w lidze pierwszej. Także całkiem spoko. Ja, jak widzicie, miałem mniej oddanych strzałów od niego, a jakimś cudem udało mi się wygrać. No, dziwne, bo dziwne, mamy 12 punktów, 18 do awansu, 21 do tytułu ligowego. Mamy jeszcze sporo spotkań przed nami, aż 5, więc myślę, że awans nie będzie problemem. FIFA Master, tak nazywa się przeciwnik. Z FIFA Masterami zawsze się gra ciężko. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Seria A skład całkiem przeciętny, powiedziałbym. De Bruyne dośrodkowuje, tu jest Kościelny i Kościelny zamienia tą główkę na bramkę. No i wygrywamy 1-0 po rzucie rożnym. Kolejna akcja, minuta 45, przeciwnik zaczyna, podaje tam do Higuaina, no ale Czech wybiega, złapał tą piłkę, wyrzuciłem, De Bruyne źle przyjmuje piłkę, no i to może się zakończyć tylko w jeden sposób. Higuain strzela na 1-1, niestety, mimo że nie miał zbyt dużo sytuacji do tej pory, no ale później lekko przycisnął, no i w 63 minucie nie pokazałem swojej bramki na 2-1. Jak ja to zrobiłem? Nie mam pojęcia. Sorry, że nie pokazałem tej bramki, niemniej jakoś tam strzeliłem na 2-1 i później było 2-2. No i powtórzyłem to za przeciwnik, tylko że bardziej... Bardziej lepiej, bo Benteke był przy piłce. No i Benteke strzela na 3-2. Tak też to spotkanie się zakończyło, 3-2. A jeżeli chodzi o kupno tego bramkarza i tak dalej, ja wiem, że wy wszyscy jesteście najlepsi i byście zdobyli tytuł pierwszej ligi nawet bez bramkarza, ale ja już chciałem tą zakończyć wcześniej tę serię, chciałem zacząć Pink Slipsy, no i później... No tak zrobić właśnie, żeby zakończyć tę serię, no bo nie widziałem sensu grania, nie sprawiało mi to przyjemności. Niemniej jednak w drugim sezonie Paczki Chyba Taka Sytuacja, który nastąpi kiedyś tam, na pewno będą Pink Slipsy teraz po tym, a po Pink Slipsach będzie coś jeszcze innego. No i wtedy jako kolejna seria tam już w przyszłym roku, mam nadzieję, będzie Paczki Chyba Taka Sytuacja druga część po prostu. I wtedy w pierwszym odcinku takim prologowym opowiem wam... Jakie będą zasady i tych zasad nie będzie zmiany tych zasad w ogóle. Także no, wtedy będę się trzymał tych zasad, nieważne czy dostanę pierwsze 10 meczy w dupę czy nie. Zobaczymy, jak to będzie, także czekajcie na drugi sezon, bądźcie cierpliwi. Ja chcę tylko wam teraz w tej serii pokazać, że da się wygrać tą pierwszą ligę, mimo że jestem taki słaby w FIFA. No i co, przechodzimy do spotkania. 2-0, wygrywamy w 48 minucie. Niemniej jednak przeciwnik grał dobrze i miał sporo sytuacji. Tutaj mój obrońca, znaczy obrońca Ramirez, zachował się słabo, puścił piłkę obok nogi, no i Barbo strzela na 1-2. 84 minuta. De Bruyne przyjmuje piłkę, szuka miejsca, jakby, gdzie by tu oddać strzał. Szuka miejsca, podaje do Eto. Eto strzela. Piłka tutaj dobiega Benteke do piłki. On zawsze gdzieś tam się znajdzie, zawsze jest w odpowiednim miejscu. No i strzela bramkę na 3-1. I w tym momencie, jeżeli wygramy to spotkanie, to mamy awans. Niestety, mamy 85 minutę. Przeciwnik wznawia grę. Ja zapomniałem totalnie o tym, że on tak wznawiał grę już 2 razy. No i niestety lobuje nas. I w tym momencie jest 2-3. Przez resztę spotkania broniłem się dosyć heroicznie, no ale zaraz zobaczycie, jak to właśnie pójdzie. O 90 minuta wybijam piłkę niedokładnie, tutaj przeciwnik przyjmuje piłkę, odbieram ją, Ramirez oddaje do tyłu do Kościelnego, próbuje wybić, no tutaj strzał, Czech mnie ratuje. Jeszcze akcja przeciwnika, 90 minuta i Barbo dostaje piłkę, wślizg z gły, próbuje wybić po raz kolejny, kolejne dośrodkowanie, no i za którymś razem w końcu musi się udać, no i mu się udało. No,
Trochę szczęścia myślę, że po jego stronie, po mojej też. No ale wszystkie piłki on czyścił, które wybijałem, więc nie ma co tu gadać. 3 do 3, tak, zakończyło się to spotkanie. Jeden punkt nam nie daje nic, bo nawet jeżeli byśmy przegrali, to potrzebujemy jeszcze 3 punktów do awansu. W tym momencie potrzebujemy 2 punktów do awansu. No i przechodzimy do ostatniego spotkania dzisiaj. Jeżeli zdobędziemy 3 punkty, no to awans mamy do pierwszej ligi i tam postaram się go wygrać i będzie koniec serii. Jej! I na końcu otworzę tam powiedzmy paczki za 300 tysięcy, żebyśmy jeszcze mieli coś dołożyć, mogli do tych Pink Slipsów, które już niedługo, miejmy nadzieję, że w przeciągu tygodnia, nie, myślę, że mniej niż tydzień. De Bruyne, piękny wolej, w 10 minucie strzela na 1-0. Kolejna akcja, znowu De Bruyne, tym razem dośrodkowuje, strzał nieudany, to strzela i Benteke znowu znajduje się tam, gdzie go potrzeba i mamy 2-0. I o dziwo, tak to spotkanie się zakończyło, awansujemy do pierwszej ligi, no i jeszcze mamy mecz 1 albo 2 do rozegrania w lidze drugiej, więc może nawet uda się tytuł zdobyć. Niemniej jednak kończymy tym akcentem ten odcinek. Nie hejtujcie, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Możecie hejtować.